Drugoligowa drużyna Szczyt Boguszu w Gorce potrzebował 4 meczów, aby zdobyć pierwsze punkty w nowym sezonie drugiej ligi kobiecej. Poprzednie mecze może nie szły nam jakoś bardzo dobrze, ale teraz się przełamaliśmy, walczyłyśmy do końca i wygrałyśmy i zasłużenie. Po nieciekawym meczu w Boguszowie zawodniczki Szczytu pokonały bardzo słabo grający zespół Rolnika 2 Biedrzychowice 1-0. Nie wiem co powiedzieć, wszystkie założenia, nic nie wyszło, cały mecz. Druga połowa, ewentualnie jeszcze coś się w drugiej połowie działo, ale no nie o to chodziło. Pierwsza połowa do bani, druga połowa w miarę. Jaki z tego wniosek? Duża praca, ciężki wysiłek. Tylko tyle, bardzo dużo pracy. Złą dyspozycję rywalek po części można definiować złą techniką i słabym zgraniem oraz absencją podstawowych piłkarek. Dzisiaj nie wyszło. Nie było po naszej stronie. W miejsce bardziej doświadczonych koleżanek trenerka Rolnika musiała wystawić do gry kilka młodszych zawodniczek, po których w czasie gry widać było niepewność i nieco gorszą kondycję niż ich pozostałe koleżanki z boiska. Nie było niektórych zawodniczek, trzeba było postawić na te młodsze. Jednak w czasie 80 minut można było zaobserwować kilka dogodnych strzałów i szans na zdobycie bramki zarówno w wykonaniu gospodyń spotkania i drużyny Rolnika. Dawaj tu piłkę, Zeta! Gdzie ty na mnie patrzysz? Jednak na przemian przed utratą bramki na wysokości zadania stawały bramkarki i obrończynie, które wykopując piłkę poza pole karne kończyły atak rywalek. Po zamieszaniu w polu karnym i biernej postawie obrończyń zespół z Boguszowa w końcu z najbliższej odległości zdobył bramkę. Wynik 1-0 zawodniczki Szczytu szczęśliwie dowiozły do końca i w taki sposób na ich koncie pojawiły się pierwsze 3 punkty w lidze. Jest! Nie! Jest! Jest! No my się cieszymy, że wygraliśmy w końcu, pięknie, dziewczyny zagrały super mecz, właściwie zagrały bezbłędnie, udowodniły tym niedowiarkom, które wskazywali, że my spadniemy, że nie jesteśmy do spadku, że wiele drużyn, których pokonamy i że zdobędziemy tyle punktów, ile trzeba, żeby się utrzymać. To jest ciężki sezon, bo to Beniaminek to zawsze jest mi ciężko. Ten, który taki duży potencjał wśród tych dziewcząt, do tej pory nie szło, a dzisiaj jest przełamanie się takie potrzebne. Wcześniej zasłużyliśmy na punkty. Nie mogliśmy albo strzelić gola, albo w ogóle wygrać tego meczu, a dzisiaj się udało jedno i drugie. I z tego się najbardziej cieszymy. Bardzo się cieszymy z tego meczu. To są nasze pierwsze 3 punkty. Myślę, że dalej damy radę, a ci, co mówili, że nie damy, to się mylili po prostu, bo naprawdę dobrze nam szło. Cały mecz był nasz po prostu, bo dziewczyny, widać było ich zmęczenie i tu nie ma co opisywać, po prostu byłyśmy lepsze w tym meczu. No, nic dodać, nic ująć. Zawodniczka, która dała wiele świeżości i pewności gry w drużynie Szczytu, zasługuje na słowa uznania, to Angelika Rubin, czyli była zawodniczka Wiktorii aglomeracji wałbrzyskiej. Weszłam w drugiej połowie, ponieważ nie mogę grać cały mecz, bo nie mam 15 lat. Myślę, że za niedługo już będę mogła grać cały mecz. Po złym rozpoczęciu sezonu i przegraniu 3 meczów w stosunku bramkowym 2-12 zawodniczki Szczytu pokazały się z nieco lepszej strony. No, dziewczyny zagrały dzisiaj naprawdę świetnie i to pierwsza połowa była znakomita. Dziewczynki tamte wręcz nie mogły wyjść z połowy. Cały czas mecz się toczył na jednej połowie, na właśnie połowie przeciwniczek. I dużo dobrych akcji, dużo biegania, dużo walki, przerywania akcji, mądrości takiej taktycznej. To tak naprawdę co ćwiczymy ciągle dzisiaj zaprocentowało i bardzo się cieszymy z tego. Lecz porównując zespół z Boguszowa do rekordu, który rozegrał o 2 mecze mniej i znajduje się na 8 miejscu w lidze, ciężko będzie Boguszowiankom utrzymać się w tym sezonie w drugiej lidze kobiet. Brawo Elka! Jeszcze raz Karola, wybij! Wybij Karolcia! Brawo Elka, jeszcze raz wybij! Świetnie, Karolina, brawo! Po prostu no, druga liga musi być nasza.